Krzysztof Sarna, Strefa Siatkówki. Moim rozmówczym będzie pani Aleksandra Jagiełło, prezes BKS-u Bielsko-Biała. Gratulacje awansu do finału Pucharu Polski. Na początku chciałbym zapytać, jakie to uczucia i emocje, jeśli chodzi o taką perspektywę właśnie naczelnego działacza klubu? No, dziękuję bardzo za gratulacje. No, co ja mogę powiedzieć? Radość jest ogromna. Po 10 latach zagraliśmy w turnieju finałowym, a po 13 latach zagramy w meczu finałowym, także wierzę, że w 15 latach mamy szansę zdobyć ten upragniony puchar. Przed nami ogromnie trudny pojedynek. Będziemy mieć nie tylko zawodniczki ŁKS-u przeciwko sobie, ale też same trybuny, także na pewno będzie ciężko, ale pokazałyśmy w tym sezonie, że potrafimy grać z zespołem z ŁKS-u i wierzę, że to będzie piękny mecz. Czy pani sama stresuje się, kiedy spogląda tak z boku i nie może zareagować na boisku? Myślałam, że się nie stresuję, ale jednak jak już przychodzi w takich meczach już o stawkę, to jednak ten stres jest duży i denerwuję się. Pamiętam, kiedy Julia Nowicka w jednym z wywiadów, kiedy wracała ze Stuttgartu, powiedziała, że w Bielsku budowany jest bardzo fajny, długoterminowy projekt. I czy to oznacza, że ten projekt właśnie realizuje się teraz na naszych oczach? Tak, myślę, że on zaczął się realizować w zeszłym roku. Między innymi właśnie też jak przyszła Julka do nas. Teraz to jest takie dalsze podążanie drogą tego projektu, co zakończyliśmy w zeszłym sezonie. Cieszę się ogromnie, że stworzył się naprawdę świetny kolektyw i to widać. Widać, ja po prostu patrzę na te dziewczyny, no i jestem z nich dumna. Jestem dumna, że grają całym sercem, że no, oddają serducho i, no i przede wszystkim też za tym idą zwycięstwa, co powoduje, że my jako klub też rośniemy. Także tutaj z tego miejsca ogromne podziękowania dla nich. I dla sztabu oczywiście, bo to jest cała grupa ludzi, która na ten sukces pracuje. Jasna sprawa. Czy prowadzenie klubu we współczesnych czasach to nie jest chyba, że tak powiem, bułka z masłem, prawda? Nie jest. To jest naprawdę walka każdego dnia o finanse, o to, żeby klub funkcjonował na bardzo dobrych warunkach, ale ja się cieszę, ponieważ no, już ten trudny moment mamy za sobą i możemy liczyć na ogromne wsparcie wielu ludzi. Także z tego miejsca też im dziękuję, ponieważ ten sukces to też należy do sponsorów, do osób, które nas wspierają. Nie chcę za bardzo rozdrapywać, ale w wywiadzie z Sarą Kalisz z TVP Sport pani mówiła właśnie o tym zadłużeniu klubu. Czy teraz jakby jesteście na zero, jeśli chodzi o te zobowiązania przeszłe? Tak, mogę powiedzieć, że jesteśmy na prostej i no i oby tak było jak najdłużej, oby ta sytuacja trwała, a sukcesy sportowe były coraz lepsze. Jak pani zapatruje się w ogóle na polską siatkówkę żeńską, bo ostatnio takie nieprzyjemne informacje właśnie z Poli, co odnośnie sponsora. Czy w przypadku na przykład takiego ewentualnego wycofania się poziom ligi i całego jakby środowiska żeńskiego siatkówki polskiej straciłby znacznie? Myślę, że tak. Dlatego wierzę, że znajdą się osoby, które pomogą. Tak to trochę dziwnie brzmi, bo jednak do tej pory chemik to był potentat, ale jednak, że ten zespół utrzyma się w lidze, ponieważ no, kolejny sezon i kolejne wycofanie zespołu z rozgrywek to na pewno nie wpływa wizerunkowo dobrze na całą ligę, no, a dodatkowo obniża poziom sportowy też na pewno, także wierzę, że uda się to wszystko poukładać. Na sam koniec wymarzone zakończenie sezonu dla BKS-u Bielsko-Biała, to jakie by było? Powiem tak, nie wybiegamy daleko w przyszłość, ponieważ myślę, że i zespół, i my przyjmujemy metodę małych kroczków. Naszym celem był awans do tego meczu finałowego. Jesteśmy w finale. No i teraz zrobimy wszystko, żeby puchar zdobyć. Skończy się puchar, będziemy myśleć o playoffach, ponieważ tam czeka zespół znowu Unii Opole, który pokazał, że potrafi być bardzo groźnym przeciwnikiem i tutaj mimo zwycięstwa będziemy w dalszym ciągu bardzo skoncentrowani i pełni pokory, ponieważ no, trzeba to wszystko udowodnić na boisku, żeby być w pierwszej czwórce, a to na pewno będzie naszym kolejnym krokiem.